Dzień dobry. Ponownie witam państwa i w dzisiejszym nagraniu chcę przedstawić problem weryfikacji kandydatów do pracy i pracowników w mediach społecznościowych, w social mediach i dlaczego Urząd Ochrony Danych Osobowych jasno i wyraźnie określa w przepisach, że nie wolno tego robić, aczkolwiek potajemnie i rek wielu rekruterów yy, oczywiście nie mówię że wszyscy nie generalizuje i także pracodawców sprawdza kandydatów do pracy, a w przypadku pracodawców pracowników właśnie w mediach społecznościowych co jest w ogóle niezgodne z prawem. Dane yy, Career Builder yy, opublikowane yy, Kilka lat temu wykazały, że aż 70% pracodawców prześwietla profile kandydatów w social mediach, a 43% firm sprawdza także swoich pracowników w ten sposób. W Polsce liczby prawdopodobnie są zbliżone. Jak wiemy, rekruterzy, pomimo tego, że nie wolno im tego robić, sprawdzają kandydatów z różnych powodów, pod różnym kątem i przede wszystkim dlatego żeby sprawdzić czy dany kandydat jest pasuje do organizacji do organizacji firmy do profilu firmy oczywiście urząd ochrony danych osobowych w treści poradnika dla pracodawców czyli ochrona danych osobowych w miejscu pracy przedstawił wyraźną opinię i tutaj cytuję Gromadzenie przez pracodawców i rekruterów informacji zamieszczanych przez kandydatów na swój temat w social mediach jest co do zasady niedopuszczalne i dotyczy to również informacji dostępnych publicznie. No, czyli nie trudno się domyśleć, jeżeli mamy jawny profil na Facebooku, bo można być prywatny, a można mieć również pod pseudonimem, z awatarem zamiast zdjęcia. Ale nawet jeżeli jest to publikowane jawnie, to. Oficjalnie ani rekruter, ani pracodawca nie ma prawa tego robić. A jeżeli to robi, to robi to bezprawnie i nie powinien się nawet przyznawać do tego podczas rozmowy czy podczas rozmowy z pracownikami. Urząd Ochrony Danych Konsumenta tutaj jasno i wyraźnie pokazał, że może to bardzo źle wpływać na ocenę kandydata. I w tym momencie kandydat może być postrzegany przez pryzmat danych, które udostępnia w sieci, na różnych portalach, także na Instagramach, Facebookach i tym podobnych medi, mediach społecznościowych. Naturalnie może być odstępstwo od tej reguły, czasami, czasami pracodawca czy rekruter woli poznać lepiej. Osobę, którą zatrudnia lub osobę, która u niego pracuje, i nie ocenia, nie rozpatruje, nie rozpatruje jej wartości z pryzmatu, z pryzmatu zamieszczanych treści w social mediach. I teraz tak. Yy, artykuł 29 na temat danych przetwarzania w miejscu pracy. Yy, tutaj. Mówimy o grupie roboczej. Więc jeżeli przegląda się profile kandydatów, nie może to być praktyka powszechna, ale kiedy może to być dopuszczalne w przypadku, oczywiście, grupy roboczej, jest to ciało, które także wypowiada się na ten temat. Przykładowo, nawet żeby ocenić zagrożenia, które dotyczą kandydatów na dane stanowisko. I w grupie roboczej, jak mówiłem, artykule 29, jest możliwość przeglądania profili. Grupa robocza taką możliwość dopuszcza na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Wtedy należy odpowiednio wcześniej przeprowadzić tak zwane ważenie interesów pracodawcy kandydatu. Ta, a gdyby okazało się, że jest to dopuszczalne, to oczywiście kandydata należy poinformować o przeglądaniu jego profili w mediach społecznościowych. Nie inaczej. Ta opinia, tą opinię przeprowadzono w oparciu o dyrektywę Wspólnoty Europejskiej. Jednak w przypadku RODO uzasadniony interes administratora także może stanowić podstawę prawną tego działania i opinia ta nie jest źródłem prawa, może być punktem odniesienia. Teraz przechodząc, wracając do artykułu 29 grupy roboczej. Kwestia charakter profilu. Pracodawca czy rekruter zanim zapozna się z treścią profilu, powinien dokonać oceny, czy jest to profil prywatny kandydata, na przykład na Facebooku, czy jest to profil zawodowy. Bo profil prywatny no, nie powinien być weryfikowany. Jest to prywatny profil tej osoby, a jeżeli, no, no nie można tego uzasadnić faktem, że kandydat upublicznił dane i to już upoważnia do sprawdzenia, bo niestety to nie wystarczy. Jeżeli pracodawca przegląda profil prywatny, weryfikuje, no to już przekracza granicę prywatności i wkracza w wymiar życia pracownika, do którego nie ma dostępu, nie powinien mieć dostępu, nie jest do tego upoważniony. Kiedy na przykład przedstawiciele pracodawcy, czyli zewnętrzny rekruter, przeprowadzają taką weryfikację i chcą powziąć na temat kandydata informacje prywatne, to Niestety no, może być ten kandydat postrzegany właśnie na podstawie, jak już mówiłem, na podstawie treści, które zamieszcza. Przykładowo, przeglądanie profili na LinkedIn ma rację bytu i oczywiście w świetle przepisów prawa jest dopuszczane. Dlaczego? LinkedIn jest profilem zawodowym, więc tutaj jak najbardziej takie prawo jest. A jeżeli mówimy już o profilach, na przykład na Facebooku, TikToku, Twitterze, Instagramie, co wtedy. Jest tak zwane kryterium opisu. Kiedy na przykład w profilu jest opis zawierający informacje o charakterze działalności, którą zajmuje się kandydat, jest to na przykład programowanie, przykładowo HR, public relations lub inne, no to ta osoba udostępnia publiczne treści mające charakter zawodowy. Treści, które nie wiążą się z życiem prywatnym kandydata czy pracownika, i już wtedy czy pracodawca, czy rekruter ma prawo do weryfikacji takich treści. Natomiast w przypadku treści mających charakter prywatny, już nie i w tym momencie y, brakiem mądrości, a mówiąc prosto głupotą, byłoby przyznawanie się, czy rekruterów zewnętrznych, czy rekrutera firmy, czy pracodawcy, czy, y, czy kogokolwiek, czy nawet pracodawcy zatrudnionego pracownika do obserwacji takich rzeczy, bo w tym momencie można już y, pracownik czy kandydat może nawet dochodzić swoich praw w sądzie, jeżeli ma oczywiście na powód. I wiemy, że na przykład w niektórych portalach są dwa odrębne konta, prywatne, publiczne. To już jest praktyka, bo są osoby, które mają prywatny profil na Facebooku, na przykład, i mają dodatkowo profil zawodowy związany na przykład z działalnością rekrutera czy PR-owca. To samo możemy zobaczyć także na Instagramie, gdzie zamieszcza się głównie zdjęcia. I dla niektórych profesji to może być na przykład portfolio. Bo w tym momencie, jeżeli szukamy specjalisty w danej dziedzinie, a on tam zamieszcza zdjęcia, na przykład na Instagramie, dotyczące jego wymiaru zawodowego, sfery zawodowej, to jak najbardziej na tej podstawie już można go weryfikować, można oceniać jego jakość, jego ewentualną przydatność. Można to spokojnie przeglądać. Treści oczywiście tylko i wyłącznie zawodowe. A czy możemy sprawdzać poglądy danej osoby w sieci, w mediach społecznościowych? No, tutaj na przykład czasami niektórzy rekruterzy uważają, że jeżeli się tego nie sprawdzi, może to być zagrożenie wobec pracowników zatrudnionych, bo na przykład, gdyby okazało się, że kandydat do pracy. Jest osobą nastawioną homofobicznie czy, czy ksenofobicznie w stosunku do innych nacji, a firma już zatrudnia obcokrajowców, to jest to kwestia problematyczna. Wtedy kandydat, który nagle tę pracę otrzymuje, a w jego firmie są przykładowo obcokrajowcy, i on przejawia swoje poglądy i swoją ksenofobię wobec tych osób w firmie. Jak wiadomo, wpływa to negatywnie na efektywność pracy, na atmosferę w firmie, i wielu uważa, że jednak takie rzeczy należy sprawdzać. Ale w tym momencie zbieranie takiej informacji, no to już jest nabywanie wiedzy na temat świata poglądu, a jest to bardzo szczególna kategoria danych. I artykuł 9 ustawy pierwszej, ustęp pierwszy, przepraszam, ustęp pierwszy RODO jasno i wyraźnie zabrania przetwarzania danych osobowych, które ujawniają między innymi pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, chyba że jest jakaś szczególna podstawa do takiego przetwarzania. Na przykład wyraźna zgoda kandydata ubiegającego się o pracę I to yy, Tutaj zgoda w, w, w wymiarze stosunku pracy, w kontekście stosunku pracy, no, może być zastosowana wyjątkowo, bo zawsze jest ryzyko, że zgoda nie będzie dobrowolna i zostaje wymuszona. Na przykład, pracodawca wywiera presję na pracowniku, albo osoba, która rekrutuje na potencjalnym pracobiorcy, na kandydacie. Jeżeli przeglądamy takie profile w social mediach, to o tej podstawie można zapomnieć. Co jeszcze? Jeżeli bierzemy pod uwagę ten spis warunków przetwarzania danych, no to dane dotyczące świata poglądu, poglądów politycznych, religii, jest możliwość przetwarzania jeżeli zostały w sposób u, oczywisty upublicznione przez osobę, której dane dotyczą, jest to artykuł 9 ust. 2 litera e RODO. Więc przeglądanie takich informacji, posty zdjęcia, jakieś komentarze, wypowiedzi, gdy ujawniają pogląd kandydata. A w, jeżeli jeszcze sięgniemy do przepisów kodeksu pracy, czy takiego dokumentu jak ustawa antydyskryminacyjna, czyli jest to ustawa o wdrożeniu, co po niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie różnego traktowania, no tu już mamy wątpliwości. Bo możemy zauważyć tylko jakąś jedną cechę i już zakładać coś, co nie jest prawdziwe na temat danej osoby. No bo ktoś wziął udział na przykład, przykładowo w jakiejś manifestacji, a manifestacja wiązała się z protestem przeciwko kwestiom społecznym, politycznym. To wcale jeszcze nie oznacza, że ta osoba ma już określony światopogląd w tej sprawie, bo światopogląd to jest bardzo skomplikowana sprawa. I w tym momencie ta osoba może już być dyskryminowana, profilowana. A Dyskryminacja ze względu na ujawnione poglądy jest zakazana i ocena człowieka na podstawie jakichś fragmentów hmm, informacji, które są publikowane w mediach społecznościowych, no tutaj naraża osobę rekrutującą, osobę z HR-u na, na to, że ona może podjąć niewłaściwą decyzję. A decyzja może być oparta na niewłaściwych założeniach, na błędnych założeniach, stereotypowym, stereotypowej ocenie, jakichś uprzedzeniach. I kiedy może być pomocne przeglądanie informacji w social mediach? Biorąc pod uwagę artykuł 29 Grupy Roboczej, do którego znowu wracam, a oraz opinie Urzędu Ochrony Danych Osobowych i przepisy antydyskryminacyjne, pracodawca ma obowiązek ograniczenia się do sprawdzania portali, profili o charakterze zawodowym tylko i wyłącznie. A wnioskować na etapie z rozmowy kandydatem bez wykorzystania jakichś jego informacji osobistych, no to już można podczas rozmowy na temat dopasowania. A jeżeli pracodawca chce poznać światopogląd kandydata, to już może zakładać jakieś niewłaściwe założenia, które są błędne, które są nieprawdziwe i w ten sposób kandydat może być dyskryminowany, o czym już mówiłem. A jeżeli chcemy zapewnić pracownikom ochronę przed nietolerancją, agresywnymi zachowaniami na tle ksenofobicznym, to firma posiada instrumenty wewnętrzne, wewnętrzne środki, i w ten sposób można zgłaszać nieprawidłowości. To właściwie tyle. W następnym nagraniu powiem, jak można chronić swoją prywatność. W sposób warstwowy. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Dla przypomnienia, nazywam się Przemysław Goranin. Jestem doradcą zawodowym, nauczycielem przedmiotów prawnych, pedagogiem, trenerem. Dziękuję. Do usłyszenia.